No i co? Standardowo Jamala wyrzucili na parking F. Na szczęście, o, trochę ludzi jest dzisiaj, ale na szczęście dostałem 11.09 autobus, także jest to w miarę dobry autobus. Był do 8 miesięcy temu. Teraz to poprawię. Zobaczymy, jak dzisiaj się będzie spisywał. O, tu macie wejście na Myjnię. Wjazd na Myjnię, przepraszam. Wjazd na Myjnię. Jechana warsztatowa. Pogotowie autobusowe. O, jest Myjnia Szczoty. No, ale dobra. Pogotowie autobusowe. Szukamy 11.09. Parking F. Same stare autobusy tu stoją. No zobaczcie, szukaj kurwa w tym gąszczu teraz. 19.00. Jezus Maria, żeby to oświetlone jakoś było. 15.02. 16.01. 12.06. Powiem może, że mam lekkiego nerwa. To dawno się nie jeździło i damy radę. Ale 11.05, 12.47, ten jaki przechylony. 11.00, 19.03, dobra, nie będę wam głupot nagrywał, szukamy dalej. Ahoj. No, pierwsze kółko zrobione, mamy jeszcze. O, jesteśmy na Bezrzeczu. Kaśka powiedziała właśnie, którą musimy wpisać. Jest godzina 6.22. Na zakładach będziemy, moi mili, na zakładach będziemy 6.22. Dobra. Czyli wpiszemy sobie 6.22. Nie, 6.22. Odjeżdżamy, przepraszam. 6.38 na zakładach, czyli wpisujemy, że będziemy 6. Powinniśmy wpisać tam, będziemy na miejscu 638, no i zobaczymy, ile tam będzie przerwy, tak? Już tutaj przyjechaliśmy, to wtedy ewentualnie skorygujemy. 11.09, nie widzicie? Ciemno jest, to nie będę chyba pętli nagrywał, bez sensu. Ale zaraz wyjdziemy, zobaczymy, czy działają wszystkie wyświetlacze. Ahoj. Wyobraźcie sobie, że jakby tu chciałem wjechać w rzeczy, jakby wcześniej stanął w tej pozycji, jakiej teraz stoi, to by nie było żadnego problemu. Stanąłbym tak, jak stoję w poprzek. Teraz mam otworzę okno, pokażę, jak to wygląda. Jakby stanął tam, tak jak stoję teraz, stoję sobie w poprzek, było mi wszystko ok, bym sobie wjechał. A tak nie mogłem wjechać w ogóle tu w pętlę, bo stanął cymbał tam na wyjeździe. Stanął w poprzek po prostu. No kurwa, no przecież to ręce opadają. No. Jak można pomyśleć, nawet jeżeli się bał, że zablokuje mnie, że ja mam wcześniej odjazd, to mógł stanąć tak jak stoi tutaj, ja bym sobie stanął tutaj, równolegle do niego. Ale po co, no kurwa, no to jest właśnie kierowca z Ukrainy, kurwa, w PKS-ie. Dobra, bez nerw. Pozdrawiam. No, sprawdzamy teraz mikrofon przy Hero 4. O, zobaczymy. Tu też musieliśmy dokupić adapter taki specjalny, bo mówię, miałem mikrofon Salamoni, fajny, to ci kurde znowu reklamuje firmę. Miałem mikrofon firmy jakiejś tam, nosy. I on działał fajnie do momentu, kiedy na Hama nie wcisnąłem końcówki. Kręciłem film wtedy hybrydowo na 75, tam jest właśnie ten moment, że wcisnąłem na Hama. Gdzieś się śpieszyłem wyjeżdżając z pętli czy z zajezdni. Śpieszyłem się, żeby szybko wcisnąć przycisk. Przepraszam, mikrofon, żeby szybko przycisk, żeby coś tam nagrywać. I okazało się, że wcisnąłem tak mocno, że wbiłem końcówkę. I zepsułem i wyjście do Hero 3 i tamten mikrofon. Musiałem dokupić jakieś tam takie nie za drogie, tanie, znaczy tanie. No, nie z jakichś tam super drogich mikrofonów, ale kupiłem mikrofony dwa. Jeden jest do Hero 6, a drugi jest właśnie do tego od dzisiejszego. Do Hero 4 i do Hero 3. I zobaczymy, jak działa. Dobra, ale dalej.
tutaj do zmieni mamy 7-6, jeździmy, idziemy teraz na zakłady piekarnicze. Mikrofon wziąłem właśnie po to, żeby potestować, jak słychać rozmowę w ciągu jazdy. Ale powiem wam, kochani, tak, że udało mi się teraz mnie wjechać pierwszemu przed 122. I musiał chwilę stać aż do tego, aż go wpuszczę. Nie wiem, czy on teraz miał dłuższą przerwę, bo i tak nie mógł przede mną wyjechać, ale to on się tam łamał na dwa razy. I tak jak wcześniej się na mnie patrzył, jak tam się próbowałem wkleić w ten przystanek, w tą pętlę, tak teraz sam się na dwa razy łamał. Co nie jest żadną sztuką, jak się stoi ustawiony do końca, tak? A nie jak się stoi w połowie pętli. Się zagradza, tak? Coś, co no, wiecie, o co mi chodzi, no. Oczywiście nie wiem, dlaczego PKS, te dwa autobusy, które tu jeżdżą na 122 i na 105, nie jeżdżą z flagami na święto narodowe. Nie wiem, nie mam pojęcia. Widocznie tak już rządzą tam Ukraińcy, że nie obchodzą PKS-ie niepodległości Polski, ale to mówię, nic nie umieję Ukraińcom, wręcz przeciwnie, nie mam nic do nich, uważam, że są solidnymi pracownikami, tylko że po prostu denerwują. Tak jak Polacy, którzy jeżdżą za granicę, też każdy z nas ma jakiś znajomy, którzy są za granicą, czy to w Anglii, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, na całym świecie, Polaków jest pełno na całym świecie. Póki są pracowici, normalni i tego, nie są rozszczepieni wobec innych ludzi i asymilują się z nimi wszystkim, przecież nie ma żadnego problemu, tak? No tylko mówię, tak samo z Ukraińcami, nie ma żadnego problemu, że w momencie, kiedy rozszczepią tatami, w momencie, kiedy oni są, no się zachowują normalnie, tak?
jest to niedorzeczne. Przede wszystkim technicznie niemożliwe, żeby wyjechać z tej kręty tam. Znaczy pewno by się wyjechało, no, ale to musiałby być magik i pokazać innym kierowcom, jak to zrobić. Tam na 2-3 razy się złapać. Problematyczny wyjazd z pętli też jest, jeżeli chodzi o przygody, no co kroku się ma 60. Ja zaczynałem karierę w Tachu, jeszcze jeździły te autobusy wolne. Miałem okazję, one już były bardzo wysłużone i ja miałem okazję nimi jeździć tylko chyba przez swoje dwa lata, jak one jeszcze służyły. Może jeździłem ze 3-4 razy. Głównie to była właśnie 60. Ta krótka linia lub 67, taka krótka poranna linia, żeby tylko rozwieźć ludzi do pracy i zaraz zjeżdżać na zajazd. Czyli się jeździło tam 2-3 godziny i tyle. To nie tylko ja, bo bardzo dużo kierowców u mnie na zajezdni, bo większość z nich to wspomina. Z humorem, ale wspomina. Zaklinowałem się właśnie na tej pętli tam cukrowa, żeby wyjechać z tej pętli. Było tam no bardzo mało, bo się bardzo źle składało, tak? I trzeba było, nie wiem, ze 100 dziur, tak? Trzeba było naprawdę no nieźle nakombinować się, żeby wyjechać z tej pętli tam. Można było tak albo zahaczyć prawym lusterkiem, albo zahaczyć prawym lusterkiem w ten. Znak. Bezbłędnie, a 12 mam po prostu problem. Ja bym nie zahaczył, żeby należnik. A co płacić, jak nie trzeba? Zarówno z lotnotyką. Więc mówię, na 60 jest tam ciężko się wypowiadać. Dlatego, że mówię, te Volvo się tam ciężko składało. Na szczęście tych Volvo już nie ma. Solarisy i te Imany się łamią troszeczkę inaczej. Bardziej można je ewentualnie zamknąć na dwa razy. Teraz dwa, że jeszcze trzeba wziąć pod uwagę jedno, że ja będę bardzo świeżym kierunkiem jeszcze w tym roku. No. To też inaczej się podchodziło do tych skrętów, tak dalej, inaczej się to wszystko, inaczej się funkcjonowało w tym momencie, bo tak, no to tak ładnie brzmiało, inaczej funkcjonowało kierowca w autobusie, jak był świeżakiem, inaczej, że fajnie funkcjonuje, tak jest już parę lat, nie? A czas szybko leci, 4 lata jazdy na autobusa w spaku, to pychnęło tak, pych, szczelił jak spiczka. Patyrok, zleci. Ale dobra, nie o tym teraz. Także mówię, no
ktoś mądry naprawdę już mi odpowiadał, że to robiłem 74. Naprawdę jakim mózgiem trzeba być, żeby wymyśleć. Dobrze, że mówię, że to jest tylko w okresie letnim Łukasińskiego Ogrodu, bo wyobraźcie sobie teraz, że puszczacie przeguba na Łukasińskiego Ogrodu na 74. Nie ma żadnych szans tam, kurde, nie jechać bez uszkodzenia samochodu. Damy PKS-owi pierwszeństwo, nie? On i tak zaraz w prawo skręci to. To są właśnie autobusy PKS-a z tyłu i się też nie działa. Ja nie mają na to wyjebane, mają to w dupie. Zapłacą kurwa karę, nie wiem jaką. I tak mają na to wyjebane. Układy w ZT i TM, ale to mówię, to jest temat na inny czas. Znaczy Arriva, przecież weszła, gdzieś prowadziła już wstępną rozmowę na temat zajezdni dla Górskiego sobie, bo mi się tam teraz powstało osiedle. No ta pogoda naprawdę, miałem jakiś temat, jeszcze coś powiedzieć, a to no tak. Nie mam gadanego jak Urban Transport System, ale tam trochę czam rzekomo wam czasami coś wam tam popowiadam, nie? Skręcał, tamten renówką czarną mu wyjechał. Na ekranie pojawia się
potrzebujemy ręcznego, nożnego trzymania, odpoczywa ręka i noga, ale to wszyscy wiecie już. Duży nowaty hop i nie wiem, to już mówiłem na poprzednim filmie, że powinny być progi zwalniające małe, a nie takie duże jakieś. Wydupcyć, jak to mówią Hanysy. Wydupcyć kawężnik. Ja, jeżeli chodzi o YouTube'a, to oglądam wszystko Michała Jagusiaka z Częstochowy. Polecam kanał. Oczywiście o komunikacji miejskiej. No, Urban Transport System, tak? No, to już mówiłem wcześniej na tym filmie. Polecam typowy kierowca dla YouTube. Machias Bus Driver i Warsaw Bus Driver. No oczywiście tam są takie jeszcze fajne kanały jak ITS, ITS Autobus, warszawski kanał, Tomu. Ogólnie Warszawa ma dużo takich tych. Większość z nich oglądam. Niestety tylko chyba Warsaw Bus Driver nagrywa na zasadzie, że jakieś daje komentarze i tak dalej. No w ogóle pokazuje cokolwiek więcej niż tylko zwykłą trasę przejazdu. A co tam jeszcze z takich kanałów? To tak jak mówiłem wcześniej, Pelksara oglądam, Oczyma Podwójnej. To jeżeli chodzi o zestawy, to Oczyma Podwójnej, Pelksara, czasami patrzę na Tkaczykowskiego, no ale to już Tkaczykowski, to już wiadomo, to już gwiazda medialna, tak samo na Sierowski. Co tam jeszcze z tych takich
cały taki nagrywany z telefonem z pasażerem, który tam Jakub Starzyński chyba jest. To mówię, ogólnie dużo tych kanałów oglądam. A z Poznania, kurde, patrzcie, zapomniałem, a często piszę komentarze, oglądam jego filmy. O jest, no dobra. Okiem Gorzowskiego autobusu, autobusem przez Poznań, autobusem przez coś tam. Także jest tego trochę. Jest też Olsztyn, który oglądam również. Z Olsztyna i jeszcze jakiś nowy znalazłem. Ostatnio kanał. I kochani, Jezus, gadam jak stara baba w rzeźniku, która chce nam wcisnąć schabowego. Zawsze mówi kochanienki, tak dalej, tak dalej. Więc moi drodzy, kurde, znowu, teraz gadam jak baba z warzywniaka. Nie, żartuję. No jest tych kanałów, które polecam i oglądam. Oczywiście mój kanał, polecam każdemu. Kanał kolegi Łukasza, który się teraz wprowadził z Gdyni do Szczecina, i on nagrywa większość tras na zasadzie tylko kamery z przodu. No to też już mówiłem wcześniej, ale on pokazuje miasto z perspektywy szyby autobusu. Mnie się skupia na pracy, mnie się skupia na zajezdu i tak dalej. Zawadzkiego osiedla, no jakby nie było to spory osiedla, jest bardzo dużo dla tych mieszkańców. Także myślę, że z tego też względu będzie trochę pasażerów, chociaż... No patrz, czy nie zadziałało światełko? Nie, nie ma. Mówię, no kurde, w święta to jest tak, że ciężko trafić cokolwiek powiedzieć. Słuchajcie, jesteśmy pewni, że na tym przystanku będzie to i to. No bo to jest święta, zobaczcie, no jest jakiś starszy pan. Może ktoś chciał się z nami zabrać. No raczej nie, bo już ciekawe to. Pozdrawiamy Sławka Ceglarza, który no niestety na tą chwilę nie jeździ. Ja się z chorobą. Pozdrawiamy Andrzeja Woźniaka i Basię Woźniak. Małżeństwo, które jeździ. Panią Marię Pawła, która też jeździ. I kupę innych znajomych, których znam z widzenia.
seriale poprzednim z tamtej kamery, że mogłem iść na zestawy jeździć, byłem już, załatwiłem wszystko i kartę kierowcy mam i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety wiązałoby się to z tym, że byłbym rzadko w domu. A sytuacja chorobowa w niej, znaczy rodzinna, sytuacja rodzinna jest taka, że po prostu ja muszę mieć 8 godzin. I moją tą główną pracę, którą mam, tam wykonuję 8 godzin na 9. Żebym miał czas jeszcze dla rodziny. Potrzebują mojego czasu. Dobra, kochani. Kurwa, znowu jak
pewno transport ciężki. To pod spodem widać, że są płyty. I opór, prawda? W tą stronę to jeszcze jakoś to przechodzi, ale skoro tym to się wiedzę, że już normalnie dach. Dach to proszę oszukiwać, tak? No dach oszukiwać. Szkoda mi tych autobusów. Stoi mi znowu 122 na pętli i mnie blokuje, czy...